Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku, do dzisiejszego odcinka zaprosiłem panią, przeczytam Aniu cały twój tytuł. Panią doktor nauk medycznych Annę Roszman, adiunkta w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i pracujesz również na oddziale neurologicznym Kopernikus, podmiot leczniczy spółka z OO. Bardzo długa nazwa. Tak. Przeczytałem to w takim poradniku, który napisałaś, jak radzić sobie z chorobą Parkinsona, poradnik dla pacjentów i ich bliskich. O, tu pokażę. Ten poradnik nie jest do kupienia, ten poradnik jest do dostania, więc jakby ktoś z Państwa chciał taki poradnik dostać, to proszę. Na to napiszemy, zresztą będzie napisane na Fundacja Parkinsona, pisane razem z małych liter, bez polskich znaków, @gmail.com. Napisać adres i wyślemy. Mamy tutaj jeszcze jakiś zapas. Tutaj mówimy o chorobie Parkinsona, diagnoza, o średnio zaawansowanej i o leczeniu i opieką nad chorymi z zaawansowaną chorobą, a główny temat, na jaki chciałbym z tobą rozmawiać, to jest duodopa i apomorfina, czyli dwie metody infuzyjne, które duodopę od 3 lat, apomorfinę od 2 lat mamy i to są metody, które obok DBS-u, czyli głębokiej stymulacji mózgu, pozwalają no, poprawić jakość życia w zaawansowanej chorobie Parkinsona. Czyli było tak. Kwalifikacja do DBS-u. Chory się nie zakwalifikował. Takich chorych jest około statystycznie jakieś 45% do 50%, jeżeli chodzi o DBS. Nie wszyscy też chcą mieć głęboką stymulację mózgu, no, z różnych powodów. To już rozmawiałem na ten temat z docentem Koziorowskim i z profesorem Ząbkiem. I wtedy chory ma do wyboru dwie infuzyjne metody, czyli metodę duodopy i apomorfiny. Bardzo cię proszę, jakbyś mogła bardzo takim skrócie powiedzieć o tych dwóch metodach. Tak, tak. Witam. Pacjenci mają do wyboru rzeczywiście te dwie terapie infuzyjne. Może zacznę od apomorfiny, która wydaje się, że jest taką terapią troszeczkę mniej inwazyjną dla pacjenta i łatwiejszą do zainicjowania i potem do prowadzenia terapii. I co jest bardzo ciekawe, w bardzo niedługim czasie będą dostępne peny apomorfinowe, co też będzie takim pewnie pomostem dla pacjentów jeszcze przed tymi terapiami zaawansowanymi, infuzyjnymi, gdzie będą mogli swoje stany OFF szybko niwelować właśnie dzięki penowi. No ale jeżeli ich stan jest już bardziej zaawansowany i rzeczywiście mają bardzo dużo czasu OFF, takiego złego samopoczucia w ciągu dnia, to wtedy inicjujemy właśnie terapię apomorfiną albo duodopą. No i ta apomorfina polega na tym, że to jest taki wlew poprzez malutką pompę, wlew podskórny. Więc gdzie możemy to robić? Możemy to robić w tkankę tłuszczową pacjenta. Najczęściej używa się do tego miejsca w okolicy brzucha, bo tutaj zazwyczaj mamy najwięcej tkanki tłuszczowej, ale są jeszcze inne okolice, więc możliwości jest całkiem dużo. I to jest taka naprawdę mikroskopijna igiełka, mniejsza nawet od tych igieł używanych do wstrzykiwania insuliny, więc pacjent naprawdę nie czuje ukłucia, nie można tu mówić o bólu ukłucia. Jednak musi tą igiełkę mieć założoną przez około 16 godzin, kiedy jest podawane leczenie. I to leczenie polega na tym, że dzięki stałej podaży leku w bardzo niewielkich ilościach pacjent uzyskuje taki wyrównany stan. Nie ma tych momentów off, bardzo się zmniejsza ilość
czasu w złym samopoczuciu, uzyskuje się też mniej dyskines i no, pacjent jest dużo bardziej samodzielny, odzyskuje taką swoją niezależność. I tutaj uzyskujemy poprawę i w zakresie tych funkcji ruchowych pacjenta, ale też pozaruchowych. Często poprawia się sen. No, naprawdę jest to bardzo efektywne leczenie, jeżeli dobrze dobierze się do pacjenta, bo tutaj kwalifikacja jest jeszcze bardzo kluczowa. To nie jest tak, że każdy tak łatwo może uzyskać to leczenie, głównie ze względu na no, objawy swojej choroby i to, na jakie leczenie reaguje bardziej efektywnie. Apomorfina jest agonistą dopaminy, to jest Daceptom, natomiast Duodopa jest levodopą, więc apomorfina to dla pacjentów może jak będzie łatwiej przedstawić, jest takim lekiem jak na przykład Requip. Często pacjenci takie leki przyjmują. To jest praktycznie taki sam lek, tylko podawany w innej formie i w inny sposób, też właśnie w ciągły, a duodopa jest takim lekiem jak na przykład Madopar, Sinemet czy Nakom. Znaczy wiem, że robi się tak zwaną próbę apomorfinową. Tu chodzi o to, że przy apomorfinie często jest obniżenie ciśnienia. I tutaj jeżeli jest zbyt niskie, znaczy za bardzo to ciśnienie jest obniżane, no to tak. chory nie może dostać tego leku. To prawda, wykonuje się taką próbę i też leczenie wprowadza się stopniowo. Zaczynamy od bardzo niewielkich dawek, następnie je zwiększając. Też mogą wystąpić nudności i wymioty, ale stosuje się dodatkowe leczenie, które niweluje ten objaw, więc można sobie z tym poradzić. No i teraz ta bardziej skomplikowana metoda, duodopa. Tak, troszeczkę bardziej skomplikowana rzeczywiście przez to, że pacjenci mają założony PEG przez żołądek do jelita cienkiego, więc no, wystaje im taka rurka z brzucha kilkucentymetrowa, do której podłącza się pompę. To rzeczywiście może być niewielkim utrudnieniem, jednak wydaje się, że dzięki temu, jaki jest efekt terapii i to, że rzeczywiście zdrowie pacjentów bardzo się poprawia, jest warte założenia tego PEGa. Chociaż tutaj muszę powiedzieć, że taki PEG nie jest czymś, co będzie na przykład uniemożliwiało nam jakieś czynności, bo wiem, że moi pacjenci pływają w basenie, w jeziorze. To nie jest tak, że z taką rurką w brzuchu nie można potem, jest się ograniczonym. Zdecydowanie nie. Ja to troszeczkę porównuję do takiego kolczyka w uchu, bo pacjenci po pewnym czasie po prostu nie czują tego. To nie sprawia im bólu, poruszanie, więc jest to rzeczywiście nieproblematyczna sprawa. A samo leczenie jest też bardzo efektywne. Podobnie jak w apomorfinie, lek podaje się około 16 godzin. To jest takie wskazanie producenta, jeżeli chodzi o czas, kiedy, jak długo można podawać lek wyciągnięty z lodówki, ponieważ tutaj w duodopie mamy taki problem, że właśnie ona jest przechowywana w lodówce i to 16 godzin to jest taki bezpieczny czas w temperaturze pokojowej. Więc to też jest od tego uzależnione. Co mogę jeszcze dodać? Pompę. Pompy są na baterie, więc baterie to jest coś, co pacjenci zawsze muszą mieć blisko siebie i w razie czego jakieś awarie pompy, więc wciąż zapas tabletek w domu powinien się znajdować. Poza tym najczęstsze problemy to są takie problemy, które udaje nam się w miarę łatwo sobie z nimi radzić, bo to mogą być jakieś problemy na skórze, w okolicy założenia PEGa,
Ale tutaj ważna jest taka dobra współpraca z rodziną, z pacjentem, bo higiena, pielęgnacja jest zupełnie normalna. Nie wymaga ona stosowania jakichś specjalnych środków. Jeżeli pacjenci stosują się do takiej normalnej, codziennej higieny wodą i na sucho, to rzeczywiście no, nie mamy problemów z tymi plagami. Chciałem jeszcze, tutaj powiedziałaś o rodzinie, o opiekunach krótko, natomiast chciałem zwrócić uwagę, że przy kwalifikacji, jeżeli opiekun, ten, który to tak naprawdę jest chorym, musi podpisać takie zobowiązanie, że będzie no jakby przy tych dwóch metodach się opiekował chorym, tak. Bo trzeba wziąć pod uwagę, że rano, kiedy po nocy, no chory zanim zostanie podłączony do tych dwóch pomp, czy z apomorfiną, czy z duodopą, no to jest taki troszkę zaspany, można tak, powiedzieć. Tak. To prawda. Rano to zdecydowanie no jest ten czas, kiedy pacjent pewnie potrzebuje pomocy. Chociaż też są na to metody i wiem, że zdarza się, mam takich pacjentów, którzy mają po prostu przygotowaną tabletkę na stoliku nocnym oraz wodę. Popijają i w momencie, kiedy zaczynają się lepiej czuć, są w stanie nawet samodzielnie sobie przygotować i podłączyć duodopę. Jednak mimo wszystko pomoc opiekuna jest kluczowa i zdecydowanie jest ważne, żeby był ktoś obok, kto będzie mógł w razie czego pomóc. Myślę, że warto dodać, w momencie, kiedy chory dostaje te metody, to też dostaje telefon do pań pielęgniarek parkinsonowskich, które są przeszkolone, do których można dzwonić w razie, wiem, że na początku tam jakieś są techniczne problemy, a to się rurka zagnie, a to coś tam, pompa piszczy i tak dalej, i tak dalej. I jakby brak doświadczenia też powoduje, że chorzy się i opiekunowie denerwują, ręce im latają, bo się boją, że ten chory zaraz mu się coś stanie i tak dalej. Znaczy to trzeba bardzo spokojnie przyjąć, zadzwonić, powiedzieć, jakie są problemy. Pod tym względem muszę przyznać, że programy są bardzo dobrze przygotowane, ponieważ właśnie pacjenci mają dużo tego wsparcia i to wsparcie jest 24 godziny na dobę. Każde święto, niedzielę, sobotę, kiedykolwiek mogą zadzwonić i zawsze uzyskają pomoc, więc poza tym, że jest opiekun, to jeszcze jest właśnie taka pielęgniarka opiekująca się tymi pacjentami, która zawsze jest po to, żeby im pomóc. Czyli warto powiedzieć, że to nie jest jedna Ania Roszman w Gdańsku na całą Polskę, ale są panie, które w każdym ośrodku, który wprowadza duodopę, apomorfinę, są dedykowane jakby pomocy chorym. Powiedz mi, jak często chory z opiekunem przyjeżdża na konsultacje o apomorfinie, duodopie? Przyjeżdża albo tak często, jak to jest wymagane, ponieważ jego stan zdrowia by na to wskazywał, że jest potrzebna konsultacja i jeżeli nie, to tak długo, na jak długo możemy wydać lek, czyli w apomorfinie na 3 miesiące, a w duodopie na 10-12 tygodni. I co właśnie ten czas widujemy pacjentów, bo oni no, muszą przyjechać do szpitala i odebrać lek. I też w tym czasie wykonujemy konsultacje. Ja mam taką teorię, że apomorfina, kiedy się ma apomorfinę, to można przejść na duodopę albo przejść z apomorfiny na. Bo znam takie przypadki, że chora, bo to była pani, kobieta, miała najpierw apomorfinę, potem przeszła na duodopę. Natomiast z apomorfiny też można przejść na DBS. Są kraje, w którym ta apomorfina jest jakby takim pomostem. Tak, i kiedy chory dostaje apomorfinę, zaczyna ćwiczyć, zaczyna się rehabilitować, zaczyna się lepiej czuć, no to po dwóch, załóżmy trzech latach przychodzi na głęboką stymulację mózgu. Natomiast nie jest chyba możliwe przejść z duodopy na apomorfinę czy z duodopy na DBS.
Pewnie nie. Być może dlatego, że obecnie duodopa jest takim leczeniem w takiej już zaawansowanym stadium choroby, kiedy często to są pacjenci, którzy już mają łagodne zaburzenia funkcji poznawczych i one postępują, ich nie da się już cofnąć, a wiadomo, że to jest przeciwwskazaniem do wszczepienia stymulatora. No i z tego względu, że dalej choroba będzie postępowała, rzeczywiście to jest chyba ta końcowa możliwość leczenia, no chyba, że włączalibyśmy duodopę wcześniej, ale raczej nie warto pewnie z tego korzystać, kiedy mamy inne metody, które są bardzo skuteczne i bardzo dobre. To trzeba naprawdę indywidualnie dobierać do pacjenta jego objawów, jego choroby, w ogóle jego sytuacji też życiowej i możliwości oraz potrzeb tego, czy jeszcze pracuje, czy nie i co będzie dla niego najwygodniejsze. Bo czasami też pacjenci potrafią nas zaskakiwać, że chcieliby na przykład wybrać duodopę już szybciej, ale no to jest taka indywidualna rozmowa. No warto dodać, że chciałem Cię zapytać o to właśnie, że otępienie, które neuropsycholog stwierdza podczas badań, jest przeciwwskazaniem też przy apomorfinie duodopie, prawda? Tak. To znaczy tak i nie. Zaawansowane otępienie. Łagodne nie jest przeciwwskazaniem. Rozumiem. Tu bardziej chodzi o bezpieczeństwo pacjenta, o to, czy na przykład występują halucynacje, o to, czy pacjent nie poprzez swoje otępienie, zależy też jaki ono ma charakter, nie stanowiłoby to zagrożenia dla na przykład wyrwania rurki, czy jakichś zachowań, które zagrażałyby jego zdrowiu. To bardziej pod tym kątem. No i to ten mój konik, o którym zawsze mówię, jak zawsze rozmawiam z lekarzami, specjalistami, żeby oni też nam mówili, bo wtedy chorzy bardziej słuchają, opiekunowie. Sama duodopa i apomorfina nie uleczy. Nie, trzeba się rehabilitować. Tak. I to nie jest tak, że dostaniemy apomorfinę, dostaniemy duodopę i usiądziemy na kanapie, prawda, z pilotem w ręku i to nam załatwia sprawę, że zdrowie nam wróci w 100%. Nieraz te oczekiwania są bardzo duże i potem życie te oczekiwania weryfikuje. Natomiast trzeba ćwiczyć, trzeba się rehabilitować, trzeba żyć w miarę normalnie, no ale jest to bardzo ważne. Zdecydowanie tak. Ja zawsze powtarzam i bardzo proszę moich pacjentów, że my pomagamy im tylko częściowo i to, co my robimy, to nawet nie powiedziałabym, że to jest 50% samego sukcesu, nawet mniej, bo zdecydowanie więcej jest w ich własnych rękach i motywacji i takiej walce o swoje zdrowie. Czyli właśnie regularne, ale naprawdę regularne ćwiczenia fizyczne i bardzo dobra dieta. Dieta z dużą ilością antyoksydantów, dieta lekkostrawna, ale też z odpowiednią ilością białka, raczej przyjmowanego w godzinach popołudniowych, wieczornych i bardzo duża, znaczy wystarczająca dla danego pacjenta ilość płynów. Płynów, wody i tutaj głównie wody, którą pacjent spożywa w ciągu dnia. Minimum te 1,5 litra. No i jest to kluczowe dla ciśnienia tętniczego, dla ogólnego samopoczucia i też pracy wszystkich naszych układów, więc to jest naprawdę kluczowe. Już nawet czasami wymyślamy z naszymi pacjentami takie różne metody, co tu zrobić, żeby pić tyle, ile potrzeba, czy wystawiać sobie codziennie rano dzbanek, który ma objętość, którą pacjent powinien spożyć i potem pilnowanie, połowa dnia, czy wypiłem już połowę tego i kolejna połowa dnia. Jeżeli chodzi o dietę, to na pewno bardzo dobre są wszystkie warzywa i owoce w ciemnych kolorach, bo one mają dużo więcej antyoksydantów. Wszystko to, co czerwone i fioletowe, to bardzo zdrowe, plus zielone. Teraz obecnie mamy sezon na bób. On co prawda jest troszeczkę wzdymający, ciężkostrawny, ale z drugiej strony zawiera dopaminę, więc warto sobie bób podjadać w niewielkich ilościach chociaż.
no, wykorzystać ten świeży, który obecnie jest, no i mobilizować się do ćwiczeń. Wiem, że na waszej stronie fundacji też są ćwiczenia, można z tego korzystać, są fajne porady dietetyków. W internecie też czasami na YouTubie można znaleźć takie ćwiczenia dla seniorów, gdzie one są bardzo rzeczywiście takie, niektóre, no takie godne polecenia, więc warto szukać i korzystać i być aktywnym, bo bez tego ta terapia no, pomoże troszeczkę, ale to nie będzie efekt wow i to nie będzie tyle, ile można by osiągnąć. No właśnie, w zamian za to, że trzeba tą dietę, o której mówiłaś, utrzymywać, to można już tak nie pilnować pór jedzenia, jak to jest w momencie, kiedy mamy tylko farmakologię przyjmujemy, no bo wtedy prawda, godzina przed, godzina po, nie można jeść. Tutaj jest zdecydowanie lepiej i przy apomorfinie to w ogóle tak jakby nie ma znaczenia, bo to jest innego rodzaju lek, a przy duodopie ma mniejsze znaczenie. Rzeczywiście jest dużo łatwiej pacjentom spożywać. Mamy kolegę, który co prawda przy DBS-ie, ale jak dostał DBS i nie musiał pilnować już godzin ilości, to w 3 miesiące 10 kilo przytył, no bo po prostu sobie nareszcie pozwolił. To nie było dobre, no ale przytył, prawda. No, no, potem tak. Rowerek, zaczął jeździć, Nordic Walking i tak dalej. Jeszcze chciałem powiedzieć o tych penach, o których wspominałaś na samym początku. To ja już jestem umówiony z panem doktorem Stanisławem Szlufikiem z Warszawy, ze Szpitala Brudnowskiego i będziemy rozmowę mieli tylko i wyłącznie na temat penów, bo te niedługo na początku lipca będzie, że wiem, w Warszawie szkolenie, które będzie poświęcone penom i Stanisław będzie miał świeżą wiedzę i pewnie będzie mógł pokazać, jak taki pen wygląda, jak go stosować, w jakich sytuacjach, jakich okolicznościach i tak dalej, i tak dalej. No więc staramy się jakby pokazać kompleksową opiekę nad chorym. Dlatego ciebie, Anno, poprosiliśmy. My jesteśmy w Lublinie, ty jesteś w Gdańsku, daleko, ale współpracujemy. Staramy się, żeby ci chorzy mieli jak, no, jak najlepsze warunki. Ja jeszcze powiem jedno, że teraz w tych dniach toczą się negocjacje co do dalszych losów apomorfiny. Bo 2 lata minęło, a w Polsce jest taka sytuacja, że nawet refundacja w programach lekowych są tylko na okres 2 lat. I kiedy te 2 lata się kończą, a w tym roku ze względu na koronawirus jest przesunięte wszystko, więc normalnie trzeba musiałoby ministerstwo w osobie pana ministra Miłkowskiego podjąć decyzję do końca kwietnia. Teraz ma czas na decyzję do końca sierpnia, bo pierwsza lista refundacyjna będzie 1 września i mam nadzieję, że program apomorfiny w programie tutaj tych metod infuzyjnych nadal będzie i nadal chorzy, nie jest ich dużo w Polsce, bo tak na moje rozeznanie jest myślę około 40 osób po tych 2 latach. No teraz była mała przerwa we wprowadzeniu, a w duodopie jest myślę około 90 osób. Tak, tak. Myślę, że w tym roku się zbliżymy do 100. No i jeszcze jedna dobra wiadomość, o której kiedyś żeśmy już rozmawiali, że minister zdecydował się, mam na to pismo od niego skierowane do fundacji, bo bardzo mocno o to zabiegaliśmy, żeby program lekowy duodopy apomorfiny już nie był tak mocno związany z DBS-em. Czyli żeby mogły to też dawać, wprowadzać te kliniki i szpitale, gdzie nie ma neurochirurgii. W związku z tym uda nam się pokryć już całą Polskę, gdzie chorzy będą mogli korzystać, nie będą musieli jeździć. Tak jak pamiętasz, mieliście chorego w Gdańsku, który z Lublina przyjeżdżał na... Będzie bardzo korzystne dla pacjentów, ponieważ no, wciąż mamy takich dojeżdżających po 300-400 kilometrów w jedną stronę do nas, to jest bardzo daleko. No po prostu jeszcze nie ma wystarczającej ilości tak geograficznie usytuowanych ośrodków w Polsce.
Tak, także wiem, że Rzeszów się już przymierza do tego, Bydgoszcz, no Lublin się bardziej zaangażuje w tej chwili, Sosnowcu na Śląsku, gdzie jest no, duża liczba osób. Jak jest duża liczba osób, to jest też duża liczba chorych, no, bo Parkinson wiadomo wraz też z wiekiem, z demografią coraz więcej osób się niestety ma diagnozę choroby Parkinson. Dziękuję Ci ślicznie, Aniu. Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać, że ta nasza rozmowa, mam nadzieję, jakby pomoże tym, którzy już mają dłodopę apomorfinę, a przekona tych, którzy się w tej chwili wahają, czy taką metodę przy już zaawansowanej chorobie Parkinsona zastosować. Dziękuję Ci serdecznie. Ja dziękuję bardzo i cieszę się, że prowadzicie taką stronę i aktywność, która właśnie daje informacje, aktualne informacje pacjentom, dzięki czemu oni no, mogą po prostu z tego korzystać, bo tego brakuje w Polsce. Więc jesteście zdecydowanie bardzo, bardzo dobrą organizacją i cieszę się, że istniejecie. Dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, Aniu. Mam nadzieję, że w październiku, że będzie konferencja poświęcona chorobie Parkinsona, która miała być w połowie kwietnia, zaraz po świętach Wielkiej Nocy, ale ze względu na pandemię została przełożona na październik do Warszawy. Mam nadzieję, że w październiku się spotkamy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia, Aniu.